Mąż Ewy Warnej podjął decyzję. Już nigdy więcej. Ewa Farno od 10 lat jest związana z Martinem Chobotem. Para doczekała. Ewa z Martinem jest już od 10 lat. Para pobrała się w 2017 roku, a w 2019 przywitała na świecie swoje pierwsze dziecko, syna Artura. 3 lata później urodziła się córka pary Ela. Wokalistka spełnia się w roli mamy, a media przypomniały sobie jej wypowiedzi sprzed lat. Marzyła o dużej rodzinie. Ewa Farna spowodowała wypadek. Mogła stracić życie. Tak wspomina ten incydent. Ewa Farna nie chce mieć więcej dzieci. Choć mówią, że o dzieci nie wypada pytać, znany podcaster Przekręt nie mógł się powstrzymać. Zapytał Farnę, czy myśli o trzecim potomku. Okazało się, że małżonkowie plany o dużej rodzinie odłożyli na bok. Mój mąż, jak był przy porodzie, od razu powiedział: Jezus Maria, to jest końcówka. Już nigdy więcej, wyznała szczerze. Okazuje się, że para odnajduje się przy dwójce dzieci i póki co nie myśli o powiększaniu gromadki. Farna podkreśla, że jest zadowolona, ale niczego też nie wyklucza. Kropka jest intensywnie przy dwójce dzieci. Ja jestem bardzo zadowolona, że mam chłopczyka i dziewczynkę. Jest komplecik, ale nie wiem, może być końcówka, może nie musi być, przyznała wokalistka. Farna dodała też, że jej mąż na ten moment chce, by zostało tak, jak jest. Mój postawił kropeczkę. On jest tego częścią, więc bez niego nic nie zrobię, podsumowała. Wybrnęła.